Kiedy w 2011 roku powołano nową kadrę zarządzającą, szpital wymagał gruntownej restrukturyzacji. Nowe władze szpitala potrzebowały narzędzia, które dawałoby dostęp do spójnych, dostępnych w czasie rzeczywistym danych i pomagało efektywnie zarządzać zarówno częścią medyczną, jak i administracyjną placówki. Pierwotnie planowaliśmy rozbudować poprzedni system informatyczny, jednak koszty jego rozbudowy przewyższały implementację nowego wdrożenia. Dlatego zdecydowaliśmy się na wybór zupełnie nowego rozwiązania. Miał to być pierwszy krok w kierunku przekształcenia szpitala w nowoczesną, konkurencyjną i sprawnie zarządzaną placówkę medyczną. System KS Medis wdrożony w szpitalu to nowoczesny, zintegrowany system informatyczny stworzony w oparciu o najnowsze rozwiązania uwzględniające specyfikę pracy polskich szpitali oraz ich specjalizację. Aby wdrożony system mógł działać w pełnym zakresie, powinien być stale uzupełniany o aktualne dane. Dlatego szpital szukał mechanizmu, który zachęciłby i jednocześnie pomógł lekarzom w tworzeniu elektronicznej dokumentacji medycznej w miejsce tej tradycyjnej, papierowej. W tym celu wykorzystano tablety oparte na wydajnych i energooszczędnych procesorach Intel Atom i systemie Windows 8.1. Wykorzystanie tabletów z systemu Windows 8.1 w codziennej pracy szpitala pozwala na dokładną kontrolę kosztów związaną z leczeniem konkretnego pacjenta. Intuicyjny interfejs, jaki oferuje system Windows 8.1, daje zupełnie nowe możliwości tym użytkownikom, którzy w szpitalu są najbliżej pacjenta. W naszej pracy szczególnie cenimy dwie aplikacje: obchód lekarski i obchód pielęgniarski. Dotychczas podczas tradycyjnego obchodu przepisywane przeze mnie leki zapisywane były w formie papierowej i następnie przekazywane do laboratorium, RTG czy apteki. Dzięki tabletom moje zlecenia widoczne są natychmiast po wprowadzeniu do systemu. Podczas zapisywania leków aplikacja podpowiada lekarzowi ewentualne zmiany, gdy dochodzi do konfliktu między preparatami. System posiada też funkcję identyfikacji pacjentów na podstawie kodów kreskowych umieszczonych na opaskach. Wystarczy za pomocą kamery w tablecie zeskanować kod i mamy dostęp do wszystkich danych medycznych o pacjencie. Zastąpienie papierowej dokumentacji medycznej pacjentów dokumentacją elektroniczną skróci czas wykonywanych czynności nawet o 30% i pozwoli zoptymalizować funkcjonowanie szpitala. System to również w pełni funkcjonalne narzędzie wspomagające zarządzanie, dające kadrze menedżerskiej wgląd w koszty leczenia pacjenta, systemy rozliczania leków czy monitoring czasu pracy. Przede wszystkim jednak wykorzystanie w naszym szpitalu tabletów z systemem Windows 8.1 to ułatwienie pracy lekarzy i pielęgniarek, dzięki czemu możemy zapewnić wyższą jakość opieki medycznej naszym pacjentom.